Zatem jako już od premiery filmów NAW minęło już parę dni i każdy, kto miał obejrzeć ten film, już najpewniej go obejrzał, nadeszła pora, aby wreszcie wejść w fabułę tego filmu i porozmawiać o pewnych rzeczach. W dzisiejszym materiale przedstawię wam wiele easter eggów, które mi oraz innym udało się odnaleźć w samym filmie. Zasadniczo myślę, że będą to prawie wszystkie, będzie to ich większość, aczkolwiek wciąż i tak wiele tych easter eggów jest odnajdywane z dnia na dzień. Tak więc, moi drodzy, przed wami naprawdę mocny film, aczkolwiek jeżeli jeszcze nie widziałeś bądź nie widziałaś filmów NAW, to weź, wyłącz ten film, idź najpierw go obejrzeć, jeżeli kup sobie bilet, a dopiero potem wróć tutaj i oglądaj ten. Spoilery są tutaj z całego filmu, natomiast jeżeli już film widzieliście, no to zapraszam was do oglądania. Zobaczmy, co kryje się w filmie FNAF. Więc siema wszystkim, tutaj Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, chciałem was tylko zaprosić do mojego Instagrama, tam naprawdę niewiele brakuje do 5000 follow. Jakbyśmy wbili, byłoby mi naprawdę bardzo miło, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko już zaczynajmy. Zatem zacznijmy, no cóż, od samego początku filmu i od najbardziej oczywistych rzeczy. Na samym początku widzimy poprzedniego ochroniarza w placówce, podczas końca jego ostatniej zmiany w życiu. Na necie pojawiły się teorie, że ten ziomek to Fongaj, ponieważ jeżeli dobrze pamiętacie, w pierwszej części owym Fongajem był poprzedni ochroniarz pizzerii, który umarł 4 nocy, albo w trakcie, kiedy nagranie z nocy 4 było nagrywane. I poniekąd może mieć to trochę sensu, być może te osoby mają rację w pewnym stopniu, aczkolwiek film na tyle tego nie sugeruje, aczkolwiek nie dziwię się, ponieważ na sali kinowej miałem dokładnie tą samą myśl, kiedy zobaczyłem tego gościa, i sposób, w jaki skończył. I sam faktycznie, może i bym kupił tą narrację, że to faktycznie jest Fongaj, ale po prostu zbyt mało rzeczy na to tak naprawdę wskazuje. Ale who knows? Może coś w tym jest. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie w tej kwestii. Ale zatrzymajmy się jeszcze na moment w tej sekcji filmu. Wówczas po raz pierwszy widzimy biuro w całej okazałości. I jest to dosłownie przeniesienie biura z FNAF 1 z pewnymi zmianami, które wynikały z faktu, że mamy do czynienia z filmem, a nie z grą. Mamy słynny plakat, niestety w filmie nie znajduje się ani jedna scena, gdzie ktoś by titał noskiem Freddy'ego, co jest według mnie profanacją serii i w ogóle... Nie wiem, strach na ten film, stary. No to widzimy wszystkie monitory, a także każdą pojedynczą kamerę na każdym z tych monitorów. Jest tam nawet wiatrak, który nie ma swojego ikonicznego ambientu z gry, więc ponownie giga minus. Nie, no żartuję, ale smutno. W tej scenie widzimy także coś nowego, czyli wenty w placówce z FNAF 1, które mocno przypominają wenty z FNAF 2. Dla jednych może być to tylko przypadek, natomiast dla innych faktyczne nawiązanie do serii. A skoro mowa już o naprawdę mocnych nawiązaniach w samym openingu filmu, to w momencie, kiedy chwilę później za poprzednim ochroniarzem placówki nagle zaczyna iść Foxy, to nuci swoją ikoniczną piosenkę z pierwszego FNAFa. Następnym easter eggiem poniekąd może być intro samego filmu, które po prostu przypomina te wszystkie minigierki z FNAF-ów, głównie te z czwórki i Sister Location, ponieważ cała reszta nie była aż tak zaawansowana. Oczywiście tutaj wygląda to o niebo ładniej niż w tamtejszych grach, aczkolwiek oczywiście nawiązuje to do tego. Idąc dalej, to nie jest jakikolwiek easter egg, zostawimy to chyba na film o fabule filmu, który pojawi się jakoś na dniach. Mike Schmidt nazywa się tak samo jak bohater części pierwszej. Tak, jakby kuźwa nikt o tym nie wiedział. Gościu, weź palku, mate, dalej. Aczkolwiek przy Majku możemy się na moment zatrzymać, ponieważ na półce przy jego łóżku znajduje się pojemnik z lekami, no, czy tam z tabletkami, które Mike zawsze bierze przed spaniem i wygląda to dosłownie tak samo, jak bardzo podobny pojemnik z FNAF 4, który co jakiś czas respił się zupełnie z dupy na takiej samej półeczce w pokoju Iwana. Ponadto, zostając jeszcze w tym temacie dosłownie na moment, Mike czyta książkę o nazwie A Dream Theory, Teoria Snów. I tak, to ponownie jest easter egg, tym razem do teorii, że FNAF 1 jest po prostu snem. Była to bardzo popularna teoria jeszcze parę lat temu, do tej pory zresztą ma całkiem wielu zwolenników. I generalnie zakładała ona, że spośród wszystkich części to FNAF 1 jest po prostu snem mordercy, albo po prostu Majka. Jest koszmarem, snem, jak zwał, tak zwał. Ludzie argumentowali to m.in. tymi wszystkimi halucynacjami, jak It's Me, Golden Freddy, czy chociażby te plakaty, które zamieniają się w płaczącego dzieciaka, albo we Freddy'ego, który odrywa sobie głowę. Tak, lore FNAF-owy jeszcze 5 lat temu był naprawdę mega spoko, tylko że to były te czasy, kiedy jak nie zgadzałeś się z czyjąś teorią, to byłeś wyzywany i tak w sumie jest do teraz, ale aktualnie takowych czosnków, którzy wyzywają cię, bo nie zgadzasz się z ich teorią co do fabuły, jest coraz mniej i bardzo dobrze z tego powodu. Idąc dalej, w scenie, w której Mike zostaje już wywalony ze swojej pracy, o tym więcej w filmie o fabule, widzimy, jak czeka w poczekalni i jak jakiś, nie wiem, pewnie to i Freddy grający we FNAF-a jakiegoś w UCN-ie właśnie go podgląda przez kamerę.
Widzimy, że znalazł się na kamerze drugiej 6 kwietnia 2000 roku o 14:13. W takim razie film FNAF dosłownie dzieje się w 2000 roku. 7 lat po akcji pierwszego FNAFa w grach, czyli po 93 roku, ale to są dwa oddzielne kanony, nie mieszajcie tego. Sam też przeleciałem sobie przez gry i zobaczyłem, co znajduje się na kamerze drugiej, ale w sumie w żadnej części nie ma jakiegoś easter eggu do tego, więc raczej jest to przypadek. Ale taki przemyślany. Idąc jeszcze dalej, ten film dość mocno namieszał w relacjach pomiędzy postaciami i tutaj chociażby Mike nie jest już synem Williama Aftona, ale dalej mają pewien związek. Otóż Mike miał tutaj młodszego brata, Garetha, trochę podobnie jak do gier, tylko że to nie byli Aftonowie. Aczkolwiek związek jest tutaj taki, że ponownie z winy Mike'a jego brat tak jakby zginął. I szczerze nawet nie wiem, który los jest gorszy, że sam nieumyślnie sprawiasz, że twój brat umiera, bo robisz mu głupi żart, czy nieumyślnie sprawiasz, że twój brat zostaje porwany, a później zadręczasz się przez wiele lat, co się z nim stało i w sumie nigdy nawet nie wiadomo, co się z nim stało, ani kto go zabił. To jest dokładna analogia do gier. O, a w tym momencie widzimy chociażby tęczę Snuff Warda. Jakiś czas później Mike przychodzi do przedszkola / szkoły, do której bądź do którego uczęszcza jego młodsza siostra Abby. I tutaj też jest easter egg, mianowicie na tej tablicy, która znajduje się w rogu sali. Otóż widzimy tutaj słowa do przeliterowania, takie jak puppet, kukiełka, bear, czyli miś, bunny, królik, fox, lis, chick, kurczak. Oczywiście wszyscy dobrze wiemy, do czego to nawiązuje. Tak samo jak nazwa pizzerii Freddy'ego Fazbera w tym filmie. Tutaj jest to Freddy Fazbear's Pizza Place. I oczywiście pizzeria w pierwszej części wcale się tak nie nazywała. To było po prostu Freddy Fazbear's Pizza. Freddy Fazbear's Pizza Place pojawia się dopiero w FFPS-ie, czyli w sumie w 6 części gry. Takiej trochę... No wiecie, to był ending tego oryginalnego FNAF-a poniekąd. A skoro mowa już o tym miejscu, to wróćmy sobie do biura, do którego później wbija Mike. I chociażby tutaj za nim mamy... małą maskotkę Boniego. Trochę ja mam taką, tylko że to jest ten gorszy Boni. Albo lepszy. Oczywiście tutaj mamy dobrze już wam znaną z moich filmów tabliczkę z pracownikami miesiąca, z takimi twórcami jak chociażby Dołko czy 8-Bit Ryan. Pozostając jeszcze w tym klimacie, Mike otrzymuje... To miał być Fungaj. Fungaja nie ma w filmie i to jest... To łamie mi serduszko. Zamiast Fungaja jest ta jedna okropna kaseta, którą widzieliśmy w trailerze. Spoko, ona nie jest taka zła, ale jako zapchaj dziura na Fungaja, to jest okropne. Jeżeli w drugiej części nie dadzą mi Fungaja, to ja przestaję nagrywać FNAF-a na zawsze. Nie no, nie mogę tego zrobić. No z drugiej strony niby William Steve Raglan do niego dzwoni, ale to też nie jest sam. A skoro już o tej kasecie mowa, w tle na samym początku widzimy jakiegoś gościa, który struga coś przy endoszkielecie. Tak, to jest endoszkielet. Taki jak słynny Endo z FNAF 2 chociażby. I ludzie zarzekają się, że gościu, który właśnie nad nim pracuje, to nikt inny jak Henry Emily. Chociaż do końca myślę, że nie ma na to aż tak wielu argumentów. On po prostu tam jest i składa robota. Już prędzej stwierdziłbym, że jest to ten ojciec... Kurde, starego miał Edwin Murray, który stworzył Mimika. Uważam, że miałoby to trochę więcej sensu, ponieważ de facto to on bardziej zajmował się tworzeniem animatronu, chociaż... No jak tam kto woli. Być może FNAF 2 coś zmieni za kuźwa 3 lata. I może faktycznie moglibyśmy ubolewać nad tym, że Fungaja nie ma w tym filmie. W teorii, ale mamy za to Williama, czytaj Raglana i jeszcze dodatkowo tą kasetę, co w sumie trochę nam zastępuje Fungaja w pewnym sensie. No i w tej scenie tuż za Williamem, czytaj Steve'em Raglanem, widzimy pewne pudełko leżące na półce i to wygląda dosłownie tak samo jak walizka, czytaj pudełko z końcówki FNAF 4, czyli to jest ta wielka tajemnica FNAF 4, do której easter egg nawet znajduje się tutaj. Jest to chore. O, a to Balloon Boy, gościu, który jest absolutnie najstraszniejszym elementem twojego filmu, ponieważ ma aż 4 jumpscary na jego przestrzeni. 4 albo 3. Jak dobrze liczę, to 4. I w sumie to może też jest nawiązanie, ponieważ balon gnoja zawsze każdy wyzywał, bo był tak irytujący. Tutaj też jest, bo de facto nie ma go w tym filmie, ale z dupy wyskakuje ci co chwilę i cię straszy, kiedy nie powinien. Znaczy, wiesz, ja się go nie bałem, ale inni na sali już tak. To swoją drogą też może być nawiązanie, no bo we FNAF-ie dwójce tak naprawdę on tam po prostu był i on co jakiś czas ci mógł wbić do biura i ci blokował światła, więc w sumie nie straszył cię, ale tam był. Tutaj tak naprawdę go nie ma, ale cię straszy. Być może trochę to naciągam, ale kto wie. A jeżeli mowa już o animatronach, które faktycznie są w filmie i straszą, to pojawiają się one również we śnie Majka. I teraz wreszcie powiedzmy, który jest który. Ziomek z uszami to Bonnie, rudy ziomek z hakiem to Foxy,
Gościu w kapeluszu to zwykły Freddy, dziewczynka obok niego to Chica, a chłopiec z przodu to Golden Freddy i na to już mamy jasne potwierdzenie, bo swego czasu trochę się głowiłem, czy to Freddy, czy Golden Freddy był? Aczkolwiek w jednej scenie mamy dokładne potwierdzenie, że to on jest właśnie tym Golden Freddy. Swoją drogą przez cały film kilkukrotnie widzimy zegar, który zmienia swoje godziny. No i w sumie to identycznie jak w grach, zmiana Mike'a trwa od godziny 12 do 6 rano. Kto by się spodziewał? Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, których nikt by się nie spodziewał, to restauracja, w której to Max spotyka się z ciotką Jane, nazywa się Sparky's Coffee Shop. I najpewniej jest to nawiązanie do niejakiego psa Sparkiego, ale nie chcę jeszcze tego psuć, on wraca trochę później i po prostu muszę powiedzieć o tym easter eggu, bo nie dam rady. Swoją drogą w tamtym momencie miejsce ma jeszcze jeden easter egg, ponieważ swoje cameo jako kelnera ma tutaj MatPat, który wali swoim słynnym zdaniem "It's just a theory". Dalej przejdźmy do Mike'owej nocy drugiej, ponieważ wówczas pojawia się tu Foxy, już tak na poważnie. I to też jest analogia do gry, ponieważ w oryginale o Foxym dowiadywaliśmy się właśnie na początku nocy drugiej ze słów Fongaja i to właśnie od nocy drugiej Foxy dopiero się pojawiał. Jest to eleganckie, tak samo jak elegancki jest ten piękny napis na lustrze "It's me", który także jest nawiązaniem, co wiedzą absolutnie wszyscy i nie muszę tego tłumaczyć, że jest to słynne zdanie z FNAF 1 powiązane z tymi wszystkimi halucynacjami, których Mike tam doświadcza. Ileż teorii w okresie 2014-2015 było wokół tego "It's me"? Że "It's me" odnosi się do mordercy dzieci, odnosi się do The Bite of 87, do Freddy'ego, który rzekomo miał pozbawić Fongaja życia. Tego jest ogrom i był ogrom. Po spotkaniu we śnie z Foxym na miejscu pojawia się Vanessa, która jest po prostu tutejszą interpretacją Vanessy Security Breach'a, gdzie już tam to była fatalna postać i totalnie zmarnowany potencjał. Tutaj jest już trochę lepiej i po zakończeniu tego filmu poniekąd domyślam się, w jaką stronę to może dalej podryfować, ale to już zostawię sobie na film po prostu o fabule, który pojawi się na dniach. W momencie, kiedy po raz pierwszy widzimy, dobra, w końcu muszę to powiedzieć, animatroniki na scenie, te zaczynają śpiewać piosenkę i to pewną całkiem znaną piosenkę, mianowicie "Talking in Your Sleep" autorstwa Romantis. Sama piosenka nie jest jakimś mega easter eggiem, aczkolwiek możliwe, że rok jej wydania już jest, ponieważ sama piosenka wydana została w 1983 roku. Jeżeli nie spaliście pod kamieniem przez ostatnie 8 lat i graliście w coś tam z FNAF-a, to wiecie, że 83 to jest dość ważna data w fabule gry. Zasadniczo od całej serii. Ponadto udało mi się odnaleźć w sumie jeszcze jedną rzecz, która może być powiązana z tą piosenką. Dokładnie, nie wiem czy pamiętacie, ale rok i dwa lata temu puściłem swoje dwa filmy kolejne o Chuck E. Cheese oraz Showbiz Pizza Place, czyli takimi FNAF-owymi restauracjami z prawdziwego życia, gdzie były faktyczne animatrony. I lata po necie filmik właśnie z Showbiz Pizza Place z 1984 roku, gdzie to jedna z animatronicznych postaci śpiewa na scenie właśnie "Talking in Your Sleep". Więc gdyby to było aż tak sporym nawiązaniem, żeby sztuczne animatroniki z filmu śpiewały to samo, co prawdziwe animatroniki z Showbiz Pizza Place te 40 lat temu, no niespełna, to byłoby to naprawdę mega mocne, aczkolwiek no nie wiadomo, ponieważ ten shot ma zaledwie 7000 wyświetleń i pochodzi z maja. Aczkolwiek pewnie jest to jedno z archiwalnych nagrań, które być może autorzy filmu widzieli, ale it's just a theory. Na następny dzień, kiedy banda większych, starszych, nudnych typów wbija się do pizzerii Freddy'ego, ten jeden, chyba najdziwniejszy z nich, nosi najlepszą koszulkę, jaką mógłby w ogóle założyć, która to pokazuje Midnight Motorist, czyli minigrę prosto z FFPS-a. No i gdyby tego było mało, gość nazywa się Carl. Swoją drogą, to imię wcale nie jest przypadkowe, ponieważ wedle pewnej teorii sprzed wielu lat Cupcake tak naprawdę nazywał się Carl. Carl the Cupcake. I tutaj Cupcake zabija Carla. To jest... ale lore. Gdyby tam był jeszcze Alex, to mielibyśmy typowe ARG, stary. Całe szczęście go nie ma. Jest natomiast Hank, który staje się nową ofiarą Boniego. Dokładnie w schowku namiotły, czyli w miejscu, w którym Bonnie pojawiał się jako jedyny w pierwszej części gry. Następnie mamy scenę ugryzienia Freddy'ego, The Bite of 20. I najpierw widzimy podwójną szczękę Freddy'ego, czyli szczękę jego i endoszkieletu, co w sumie wcześniej było w zwiastunach, oraz moment samego ugryzienia, który mocno przypomina... chociażby ugryzienie w 83. Pewnie jakieś nawiązanie tutaj jest. I teraz przenieśmy się na zaplecze, gdzie już jest naprawdę trochę więcej rzeczy do obgadania. Przykładowo ten jeden endoszkielet, do którego pod sam koniec filmu Chica chce wsadzić Abby.
Po pierwsze, przypomina Baby, to jest chyba pewne. Z pewnością jest tutaj jakieś powiązanie, aczkolwiek również jest to robot pochodzący z serii Fazbear's Fright. Dokładnie jest to postać, która znajduje się na okładce trzeciego numeru, czyli pierwsza 35. Dokładnie tam jest to animatronik znany jako Ella i sama też ma sprężynowe zatrzaski, więc pewnie wiecie, co robiła z dziećmi. Jak źle to nie zabrzmi. Jeżeli chodzi o Ella Doll, to po raz pierwszy pojawia się ona w trylogii Silver Eyes i tam Henry Emily po stracie swojej córki Charlotte, albo niech będzie Charlie, tworzy właśnie różne lalki, które mają przypominać jego córkę na różnych etapach jej życia. Stąd właśnie bierze się Ella Doll i najpewniej ta wersja jest najmłodszą Elną. Stąd też pojawia się pytanie, czy Henry Emily jest tutaj obecny. Myślę, że tak, tylko w jaki sposób. Co więcej, w tym miejscu znajduje się również nikt inny jak Sparky the Dog. Trochę rozwalony Sparky the Dog, ale jednak jest to jeden z animatronów, który wcześniej miał rzekomo pojawić się w pierwszym FNAF-ie, ale ostatecznie go tam nie było. Był to trochę taki ukryty animatron w pierwszym FNAF-ie i nawet nagrałem z tego shorta na początku tego roku. I sporo ludzi mnie wyśmiało, że nikogo takiego nie ma. On jest nawet w tym filmie. Jest to eleganckie nawiązanie i jestem z tego dumny. Dalej, zbliżając się już do końca filmu, Mike razi animatrony prądem z paralizatora, co trochę przypomina mi zabieg z FNAF'a Sister Location, który właśnie otwierał się od rażenia animatronów prądem i poniekąd wpasowuje mi się to w rozgrywkę z FNAF'a AR, o ile ktokolwiek jeszcze pamięta o tej grze. Dalej, po uporaniu się ze wszystkimi wielkimi złymi, pojawia się największy zły, czyli William Afton w swoim ikonicznym stroju Springtrapa, który nie wygląda tak źle, jak myślałem, że będzie wyglądał, ale ma te dziwne dziury z jednej strony, ale tak jest mega spoko. I tak, on jakoś trzy razy pod rząd zrobił kilka easter eggów. Przede wszystkim zaczęło się od tego, że najpierw otrzymaliśmy jego zdjęcie, które jest spoko. I kiedy byłem w kinie, kiedy ludzie je zobaczyli, to zaczęli się drzeć jak nigdy wcześniej. Następnie, kiedy William wkracza do akcji, jesteśmy świadkami awarii zatrzasków sprężynowych, która totalnie nie wygląda jak awaria z gier, aczkolwiek wygląda dużo podobniej do awarii z FNAF'a The Silver Eyes. Afton umiera przed założeniem swojej maski, ponownie mówi swój tekst I always come back i pewnie odnosi się to do tego, że kiedy mieliby robić ewentualny sequel, który na bank powstanie, to Afton tam będzie, bo on już dobrze wiedział, że jego kostium jest nasmurowany remnantem czy coś, przez co w następnej części jego dusza będzie nawiedzać strój i on znowu będzie wielkim złym, ale to dowiemy się za parę lat. W każdym razie fajnie, że to powiedział. Ostatni shot na Williama już z końcówki filmu także jest bardzo sporym nawiązaniem, oczywiście do trailerów na FNAF 3. No tylko oczywiście tam wyglądało to sporo brutalniej, ale tu mamy PG-13. No i w sumie to by było na tyle. Następnie mamy napisy końcowe, gdzie mamy chociażby easter egga do Sparky the Dog, którego cameo wyjaśniłem już trochę wcześniej. Film ma jedną scenę po napisach, albo raczej w trakcie napisów, gdzie ponownie widzimy Corey'ego Extensiona, który wcześniej pojawił się w scenie z Golden Freddy'm jako taksówkarz. Jedyne co robi, to dostaje kolejny jumpscare Balloon Boya. Okej. Okay. I później, kiedy film dobiega końca, już pod sam koniec napisów końcowych, tak, to jest jedyny film, na którym ja zostałem do samego końca, ale to innej beczki, pozdrawiam ziomków, których spotkałem. I właśnie w ostatniej części napisów końcowych słyszymy spelowane litery, trochę jak w minigierkach FNAF'a 2. I w angielskiej wersji językowej po złączeniu liter otrzymujemy zdanie Come find me, czyli w polskiej wersji znajdź mnie. I może się to odnosić do wielu rzeczy, najprościej jest to taki hint, że sequel faktycznie powstanie. I myślę, że może on faktycznie oscylować wokół tego, co pokazał nam FNAF 2, tylko że to ma być sequel, a nie prequel jak w grach. Plus myślę, że zdanie Come Find Me może nie tyle odnosi się do Aftona, co być może do Garetha, ponieważ lata po necie teoria, że Gareth być może w filmach będzie kukiełką. Nie ma na to jasnych dowodów, jest to tylko przypuszczenie, ale nie powiem, byłoby świetnie. No i póki co a propos easter eggów z filmów FNAF, to by było na tyle. Ludzie cały czas znajdują nowe rzeczy, więc być może powstanie jeszcze druga część tego filmu. Chociaż nie zakładam, wpadnijcie jutro bądź pojutrze na kanał, ponieważ pojawi się tutaj materiał o całej fabule filmów FNAF, gdzie powiemy kilka ciekawych rzeczy. Wpadnijcie na mojego Instagrama, link macie w opisie, a tymczasem trzymajcie się, siemano, cześć.